początku 2015 roku Sejm przyjął kompleksową nowelizację kodeksu postępowania karnego. Licząca ponad 100 stron nowelizacja, według komentatorów, całkowicie zmienia model postępowania sądowego. 1 lipca 2015 roku weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę Kodeks postępowania karnego, zwane powszechnie wielką nowelizacją. Z tego powodu wielką, że zmiany, które ustawodawca zaproponował, są zmianami w sposób istotny zmieniającymi dotychczasową procedurę. Jako najważniejszą z nich wymienić należy pełną kontradyktoryjność procesu sądowego. Co to oznacza? Oznacza to, że inaczej niż do tej pory sąd przeprowadzać będzie dowody w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Co oznacza, że w większości spraw ciężar dowodu będzie spoczywał na stronie. Z jednej strony na prokuratorze, z drugiej strony na oskarżonym czy jego obrońcy. Co równie istotne, razem z tą zmianą ustawodawca zdecydował się na poszerzenie kręgu osób uprawnionych do prowadzenia obrony w sprawach karnych. Od 1 lipca 2015 roku uprawnieni do obron karnych zostali także radcy prawni, czyli obywatel będzie mógł skorzystać także z pomocy profesjonalnego radcy prawnego, nie tylko jak do tej pory z profesjonalnego adwokata. Kolejną zmianą, o której warto wspomnieć, jest możliwość konsensualnego zakończenia postępowania karnego. Takie możliwości mieliśmy już wcześniej w kodeksie, niemniej jednak ustawodawca, jak się wydaje, próbuje zachęcać oskarżonych do tego, żeby szybciej kończyli spory, żeby dobrowolnie poddawali się karze, przewidując w bardzo wielu sytuacjach możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary, takiej kary, która na etapie postępowania przygotowawczego czy sądowego została z prokuratorem czy sądem uzgodniona.